A od kiedy ci to wzięło? Od wczoraj. Znowuż masz zabandażowaną rękę? No. Ale jak już ktoś obejrzał mój film, to już będą wiedzieli, co jest grane. No wiem. Nie każdy ogląda twoich filmów. O! Jakbyś co? Bardziej na ugiętych kolanach, szerzej nogi. No nie, aż tak. Czekaj. No nie no. Ale chodzi o to, że jak robisz ruch... O, właśnie, zobacz, no. Z tym ruchem... A ja w końcu zaczynam montować Marcela film. W końcu, bo już mnie ciśnie ostro cały czas. Chodź tutaj, bo nie mogę zsynchronizować. Mam problem z synchronizowaniem tego, co Marcel nagrał, z tym, co jest tutaj. Wiesz? Synchronizacja, czyli połączenie jednego filmu i drugiego, żeby był równo. Czyli to, co nagrywałeś. No czekaj, bo ja pamiętam to. Bo co, mam darmaka? Dlatego ja chcę, żebyś ty przy montażu był ze mną. Bo zobacz, ja nie wiem, tą część trzeba połączyć. Zobacz, tutaj jest tak. Nagranie z ekranu. O, nie wiem, na przykład to. No nie? To, tą część muszę połączyć, bo widziałem, że pokazałeś... A teraz patrz na to, nie patrz na to. Czekaj, dla ułatwienia wyłączę tobie. Widzisz, tam ten motyw, żeby był... Czekaj, gdzieś on był? O. Czekaj, o, tutaj go pokazywałeś. No nie? No. I teraz ten, tutaj jest to, żeby to ujęcie znaleźć tutaj. Czyli teraz odwrotnie, teraz wyłączę to. I gdzie to jest? Jeszcze. Ale w którą stronę? Ja właśnie nie wiem. Ja nie gram. Przód. Dalej? Przód czy... Przód. Przód, czyli później czy wcześniej? Tu już, później. Jeszcze. I teraz, był ten moment. Gdzie on był? To jest moment. To jest to? Tak. Ale tu jest inne, to jest fiolet. A tu? To ja widziałem. A tutaj jest? Fiolet. A to też jest fiolet? To też jest fiolet. Po prostu światło. Synchronizuję obraz po to, żeby to, co pokazuje się, jak on gra Marcel, było w rzeczywistości i tutaj widać, że jest to samo ujęcie, czyli to, co nagrywa z tym, co nagrywał z kamery. Chodzi o to, żeby nie było tak, że tutaj leci gra, a na przykład on co innego mówi, albo w co innego w innym momencie gry gra. Więc to dobrze, że pokazałem. Tak, dobrze, że pokazałeś. Idzie do szkoły? Tak, moja biedna rączka wkracza do akcji. Z Kendamą. Wiesz, jak będzie miała jakaś demówka, jak będę ten skandał tak sobie rozrzucał? Ale poczekaj, bo warto pochwalić twojego kolegę z klasy. Samwela. Bardzo. Który w ogóle napisał, bo Marcel w poprzednim vlogu jest, jak zrobił klasę ze złamanym palcem. I okazało się, że Samwel tobie kilka stron przepisał. Znaczy on mi nie przepisał kilka stron, ale on mi nawet przepisał te ćwiczenia z dwa i potem jak on to zrobi, no to też mogę ci przepisać, a ja nie, mama mi już w domu przepisze. No bo on nie wiedział, że ja mogę pisać, ale tak to normalnie pisałem. Czyli... Fajnie się pisze. Tak? No. Czyli ale to wyszło, że... Na plus. Na plus. Bardzo. Wiecie, główka pracuje. Możecie przebadać przyjaciół. A, że w ten sposób. No tak. Tak, potem to powiedziałam Antkowi i on... Co? Ale fajnie! Tak? No i on potem do mnie... Ja też tak muszę zrobić! Trzeba wypić kendan. No wiem, ale ty wziąłeś do szkoły dzisiaj? No. Wziąłeś, tak? I moja wymówka będzie, jak każdy będzie się tak dziwił, że tą ręką. No to ja ćwiczę tą rękę. Muszę ćwiczyć tą rękę. Możemy razem na kendamie ćwiczyć. Jak wziął kendamę, jak chyba zostawił. Zrobiłem sobie kawkę. A teraz pootwieram sobie nagrody. Niestety, nie trafiłem nic ciekawego. I jeszcze jedne nagrody za ligę weekendową. W razie nic ciekawego. Tutaj mamy taką witrynę. Już zostaje sprzedana i teraz muszę wszystko, znaczy została sprzedana, muszę wszystko wypakować. Byłem przed chwilą w szkole zanieść Miłoszowi ulotki, bo mam ich łącznie w tym pudełku i w tamtym pudełku. Łącznie tych ulotek jest 10 tysięcy. Tak wygląda przód, tak wygląda tył.
patrzę teraz i zerkam sobie. Piotrków jest podzielony na 4 rejony. My jesteśmy w rejonie trzecim. Tutaj jest plac... Nie, plac 32. Instalacja oświetlenia na skateparku. Rejon trzeci i wygrywa jeden projekt. Czyli ja chcę, żeby było oświetlenie na skateparku. Konkurencji mamy 6 innych pozostałych. Czyli w rejonie trzecim mamy 7 projektów. W rejonie chyba drugim 2, w rejonie pierwszym 3 albo odwrotnie, a w rejonie czwartym tylko 1. Nie ma konkurencji, więc oni na pewno dostaną pieniądze. W każdym z tych rejonów, z tych 4, wygrywa projekt, który ma najwięcej głosów. Więc u nas najtrudniej, największa rywalizacja. Ej, zauważyłeś tutaj coś, że czegoś brakuje? Tak. Czego? Bardzo, to już od razu się skapnąłem. A, zauważyłeś. A ty mówisz, że co, że miałeś tą... Bo teraz mi powiedziałeś przed chwilą, że co jest tą kendamą? Że ta moja za 200, ta fisherman. Fish, no. A ty wziąłeś tamtą do szkoły? Tak. A po co tamtą wziąłeś do szkoły? No bo ona jest lepsza. I co, ale tamta jest lepsza? Zdecydowanie. Jest lepsza, to ma, wiesz, głębsze, co jest dużym plusem. I jakby łatwiej się robi triki. Tak? Zdecydowanie. Tylko zrobimy spajkę czy jakoś tak? O, było blisko. Weź się skoncentruj. Daj ci pokażę, jak to się robi. Czekaj. Patrz. Daj ci. Bo ja Daj. Słaby nie, jestem. No oczywiście, że jesteś słaby. Ale ja bym to zrobił. Ale nie zrobiłeś. Tam w tej komodzie było DVD. Nie wiem, czy ktoś to używa. Nie wiem, co z tym można zrobić. No co, wyrzucić? Jak to, co to się robi z tym? DVD? Ktoś używa jeszcze? Tak? Coś, no nie wiem. Aha, bo Kasia mówi, że... Przytrzymaj. Że mogę dać tym ludziom, dlatego że... zaproponowałem, chcemy sprzedać tą kanapę. I zaproponowałem tym głuchoniemym, co kiedyś dałem. Tam była szafa, też komoda. Coś tam chyba jeszcze im dałem. Żeby tą kanapę właśnie też im dać. Na razie jesteśmy w kontakcie mailowym, zobaczymy. Tylko musisz Kasia zdjąć, żeby zrobić i wysłać zdjęcie. A ja tak powiem tobie z ciekawości. Ostatnio powiedziałem, że fajnym pomysłem było to, że wprowadziłem, aby rodzice potwierdzali, jak jest zamówienie za pobraniem. Widzisz, ja mam tak w swoim systemie. Czyli na przykład mam za pobraniem i te muszę weryfikować. I zobacz, na ostatnie tam 5, nie, na ostatnie 6 zamówień za pobraniem, aż 4 mi rodzice potwierdzili samemu. 1, 2, 3, 4. A, tego nie zamazałem. Dobra, ale to przecież i tak nie ma żadnych danych. Samo imię, nazwisko to przecież nic nie oznacza. Więc może zostać. A to na przykład jak jest opłacone od razu, no to ja od razu wysyłam. A teraz jeszcze muszę zrobić zdjęcie. No i to jest właśnie, ta część jest wytarta. To weź rozłożone. No i chcę wysłać. Nie można wysłać wiadomości. Osiągnięto maksymalną ilość niewysłanych wiadomości. Pierwszy raz jest taki komunikat. Zostałeś przyłapany. Ale zostałeś przyłapany. Powiedz mi, Marcel, jedną tylko taką rzecz. Ty jeszcze rok temu nie byłeś taki. W ciągu ostatniego roku zacząłeś się zmieniać. Tak? Czyli? No tak, wiesz. Bardziej tak, więcej luzu, żartów. Czy nie? Czy wcześniej też były? No, że teraz już jestem wyluzowany. Bardziej chyba, no nie? Że nie boisz się krytyki? Kompletnie nie. Naprawdę? Bo wiesz, że tego się najbardziej u ciebie obawiałem. 3 lata temu, powiedzmy. Czy możesz przestać jeść? Po pierwsze. Po drugie, dlaczego mnie nie poczęstowałeś? No, dzięki. Miłość jeszcze jest w szkole. Dzięki za oglądanie. Trzymaj ale się. Ale nie zasługuję na chipsy. I cześć. Kto nie zasługuje na chipsy? Ja nie zasługuję na chipsy. Cześć. Jeżeli ci podobało, to łapeczkę w górę. Jeżeli mnie subskrybujesz, aha, trzeba przypominać o tych dzwoneczkach niby. Okej. Okay. Dryn, 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 dryn.